ciemną stronę wyczuwam w tobie. Mroczne widmo ma już 25 lat, a mimo to w tym filmie znajduje się jedna taka scena, która no, do dzisiaj mocno wielu fanów zastanawia. Pamiętacie na pewno, jak drogę Obi-Wana do walczących ze sobą Qui-Gona i Maula zagradza mu szereg laserowych wrót. Niby na pierwszy rzut oka nie ma tu nic podejrzanego, ale jeśli przypomnimy sobie, że na początku filmu zarówno Kenobi jak i Jin używają przyspieszenia mocy, żeby uciec przed niszczycielami, no to samo nasuwa się pytanie, dlaczego Obi-Wan nie skorzystał z tej samej umiejętności, żeby dogonić swojego mistrza i Maula. Jak to często w Gwiezdnych Wojnach bywa, takie małe detale są później tłumaczone w różnego rodzaju dodatkowych treściach, wiecie, przewodnikach ilustrowanych, książkach czy komiksach. I oczywiście nie inaczej jest też w tym przypadku, bo odpowiedź na zadane tutaj wcześniej pytanie przyszła wraz z wydaną w zeszłym roku w Polsce książką pod tytułem Bracia, której głównymi bohaterami są Anakin i Obi-Wan. I właśnie o tej książce porozmawiamy sobie troszeczkę więcej w tym materiale. No dobra, ale czas na konkrety. Zacznijmy od fragmentu braci, w którym Kenobi ucieka przed atakującymi go napastnikami i wspomaga się przy tym umiejętnością przyspieszenia mocy. Obi-Wan cały oddał się mocy, poruszał się o wiele szybciej niż zwykle. Poderwał się wielkim susem, przeskoczył przez przednie siedziska dla widzów i wylądował na podłodze, natychmiast biegnąc dalej. W połowie korytarza wrócił do zwykłej prędkości. Kenobi biegł dalej zwykłym tempem, pamiętając, że nadużywanie mocy przy wysiłku fizycznym może wpłynąć negatywnie na wszystko, od siły jego ciała po koordynację ruchów. Moc otaczała go i pomagała mu w podejmowaniu decyzji i określaniu możliwości. Doładowanie się nią podczas przemieszczania się tym długim korytarzem było możliwe, ale gdyby to zrobił, mógłby się na krótko wydrenować z sił. W dużym skrócie, moc nie jest studnią bez dna i myślę, że chyba najłatwiej będzie ją sobie porównać do wskaźnika many, bo te najpotężniejsze atrybuty mocy, tak samo jak najpotężniejsze czary w grach, zużywają więcej many, także trzeba umieć korzystać z nich rozsądnie. Dla przykładu, jeśli Jedi wydrenuje taki pasek mocy many do zera, no to wtedy jest zmuszony wyłącznie do polegania na swoich naturalnych fizycznych zdolnościach. I w takim przypadku niewiele się on różni od przeciętnego śmiertelnika. Oczywiście wciąż jego wyszkolenie daje mu przewagę nad większością wrogów, natomiast sytuacja ma się troszeczkę inaczej, kiedy walczy z kimś, kto też z mocy korzystać może. Jeśli jeden wojownik takie zasoby mocy wyczerpie, a drugi wciąż będzie je posiadał, no to z dużą dozą pewności możemy stwierdzić, że ten drugi wyszedłby z takiego starcia zwycięsko. Zresztą bardzo fajnie opisano to w książkowej adaptacji Zemsty Sithów, na przykład walki Anakina z Dooku. Błękitna klinga Skywalkera krążyła niestrudzenie, a każdy kolejny cios spadał na ostrze hrabiego z niepowstrzymaną siłą meteorytu. Dooku musiał czerpać chciwie z potęgi mocy, tylko po to, by obronić się przed atakami i nie dać się przepołowić. Każda zasłona kosztowała Dooku więcej energii, każdy blok postarzał go o 10 lat. Hrabia wyczerpał zapas mocy tak dalece, że jego zmysły zaczęły się zamykać, ograniczając świadomość niemal do granic własnego ciała. Uwięzła w czaszce tak głęboko, że z trudem wyczuwał kształty sali, w której walczyli. Obraz schodów za jego plecami i galerii z portalem wejściowym, do której wiodły, był w polu mocy coraz bardziej rozmyty. Gdyby zatem Obi-Wan, który no, miał już za sobą kilka minut walki z Maulem, skorzystał z tego przyspieszenia mocy, żeby jakoś dogonić wroga i Qui-Gona, to prawdopodobnie wyczerpałby ostatnie zasoby mocy, jakie posiadał. Ani on, ani Jin nic by na tym nie zyskali, bo osłabiony Kenobi szybko padłby pod naporem ciosów Maula, tak jak zrobił to Dooku w starciu z Anakinem w Zemście Sithów. Wiecie, gwiezdnowojenne produkcje mają to do siebie, że no, posiadają mniej lub więcej takich dziur fabularnych i wydaje mi się to raczej dość naturalne, zwłaszcza w kontekście mocy, której działania i możliwości zmieniają się przecież na przestrzeni 9 filmów i tak na dobrą sprawę ciężko jest powiedzieć, wiecie, gdzie jest granica tego, w jaki sposób moc można wykorzystać. Dlatego też lubię tak czytać książki i komiksy z uniwersum Gwiezdnych Wojen, no bo najzwyczajniej w świecie potrafią one nieraz w sposób bardzo kreatywny takie dziury załatać.
I obie te pozycje, o których mowa była w tym materiale, więc zarówno bracia, jak i książkową adaptację Zemsty Sithów, no myślę, że mogę wam spokojnie, szczerze polecić, dlatego że to są bardzo przyjemne, fajne książki, zwłaszcza jeśli lubicie erę prequeli. Znajdziecie tam naprawdę sporo fajnych smaczków, zwłaszcza w Zemście, bo w tej książce umieszczono wiele scen, które zostały usunięte z ostatecznej wersji filmu. Także myślę, że nie będzie nawet przesadą stwierdzenie, że ta książka to takiego rodzaju wersja reżyserska trzeciego epizodu. Natomiast z tą pozycją jest jeden problem, mianowicie to, że no nie ma jej niestety w druku już od kilku dobrych lat. No a co za tym idzie, jedyny sposób, żeby ją dorwać, to jest, wiecie, kupno książki z drugiej ręki. Natomiast te ceny używek czasami no są wręcz horrendalne. Dlatego, jeśli nie przeszkadza wam na przykład czytanie w języku angielskim, to polecam zaopatrzyć się w wersję angielską, wersję oryginalną, bo po prostu jest o wiele, wiele tańsza. W każdym razie, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym tłumaczeniu sceny z Mrocznego Widma, jakie zaserwowano nam w książce Bracia. Czy kupujecie ten motyw, że moc wyczerpuje się po prostu jak mana? Bo mi wydaje się, że chyba wytłumaczono to w książce całkiem sensownie. Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia Wściekłych Wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.